Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czego uczymy się z Wielkiego Dnia Przebłagania opisanego w III Księdze Mojżesza, rozdział 16. Czego uczymy się z Wielkiego Dnia Przebłagania opisanego w III Księdze Mojżesza, rozdział 16. Tutaj jest to jedna z ceremonii nakazanych Izraelu. Nazywała się ona Wielkim Dniem Przebłagania. Jedna z ceremonii nakazanych w Izraelu nazywała się Wielkim Dniem Przebłagania. Ofiary składane w tym dniu wskazują nam, że dzieło Chrystusa obejmuje dwie rzeczy. Ubłaganie oraz zastępstwo. Raz do roku lud izraelski musiał celebrować ten wielki dzień przebłagania. Ofiara z dwóch kozłów. Tak, ofiara z dwóch kozłów była punktem centralnym tego dnia. Jeden z tych kozłów był dla Pana i wskazywał na ubłaganie, natomiast drugi dla ludu i wskazywał na zastępstwo. Krew pierwszego kozła służyła do pokropienia nad wiekiem skrzyni i wskazywała na ubłaganie. Co się tyczy drugiego kozła, najwyższy kapłan wyznawał wszystkie grzechy ludu, kładąc swoje ręce na głowie kozła żywego, po czym wypędzał tego żywego na pustynię, co pokazuje nam trzecia księga Mojżesza, rozdział właśnie 16. To jest księga kapłańska, rozdział 16. Ma 34 wersety. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana. I rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku. Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój, są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. A Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla ludu. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los, dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla ludu, postawi żywego przed Panem, aby nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go na pustynię. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom i zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, aby nie zginąć. Potem weźmie nieco z krwi
z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarze nią rogi ołtarza wokoło. Odrobiną tej krwi poskropi go palcem swoim 7 razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęci go. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia i zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawi. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty. Wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. Ten zaś, który je spala, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, po czym może wejść do obozu. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu 7, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów. Będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca. A wdzieje szaty lniane, szaty święte. Dokona on przebłagania nad najświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich i uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Chrystus wypełnił zarówno ubłaganie, jak i zastępstwo. Przez to dzieło Bóg jest zadowolony i uwielbiony, gdyż zostało dokonane ubłaganie. Równocześnie nasze grzechy zostały poniesione przez Niego i tym jest zastępstwo. Więc jeżeli mamy odpowiedzieć na to pytanie, czego uczy nas Wielki Dzień Przebłagania opisany w trzeciej Księdze Mojżesza, 16 rozdział, to uczymy się tutaj dwóch rzeczy, zastępstwa i przebłagania. Ubłagania i zastępstwa. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, gdyż zostało dokonane ubłaganie i
Także Chrystus zastąpił każdego, kto uwierzył w Niego.